Proszę Państwa, jest to kolejna bardzo smutna rocznica. Nieprzypadkowo tutaj powiedziałam, proszę Państwa, mordu politycznego, ponieważ to było morderstwo polityczne. Proszę Państwa, zabójstwa były wpisane przez szereg lat zniewolenia sowieckiego komunizmu w działania Służby Bezpieczeństwa, najpierw Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, informacji wojskowej, a później wojskowych i cywilnych służb specjalnych. Grasowanie po Polsce tak zwanego seryjnego samobójcy to nie jest tylko i wyłącznie wymysł wariatów i oszołomów, jak nam chciano wmówić, ale jest to, proszę Państwa, realne działanie postkomunistów. Wystarczy spojrzeć na akta IPN-u, żeby się o tym przekonać. Mieliśmy, proszę Państwa, dwa przypadki, kiedy co najmniej, może nie dwa, ale co najmniej dwa przypadki, kiedy ofiary przeżyły. Pierwsze planowane zabójstwo dotyczyło zabójstwa, proszę Państwa, kardynała Stefana Wyszyńskiego, kiedy miał zginąć w ten sposób, że upozorowano wypadek samochodowy. Rozciągnięto stalową linię na drodze, kiedy jechał, i tylko to, że pojechał inną drogą, uratowało go, jego życie, bo by zginął. Zadziałał Duch Święty, pojechał z kierowcą inną drogą i przeżyli obydwaj. A drugie takie słynne, upozorowane wypadek drogowy to była sprawa księdza Adolfa Chojnackiego ze Śląska. I funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, który miał dokonać tego zabójstwa, jego przełożeni nawet mu dali kij bejsbolowy na wypadek, gdyby ksiądz przeżył ten wypadek, bo tam zostały przecięte przewody hamulcowe, miały być przecięte, przepraszam, zgłosił się w 1989 roku do posłów solidarnościowych, a później do Komisji Rokity, gdzie złożył obszerne zeznania, przedstawił dokumenty. I to są dowody na to, że rzeczywiście była grupa i byli funkcjonariusze, którzy mieli właśnie pozorować wypadki samochodowe, samobójstwa, którzy mieli mordować, prowadzić skrytobójcze mordy.